miejscowości Trzciano. Dzisiaj będziemy mówili o bitwie. O bitwie, która miała miejsce na okolicznych polach, także wokół wsi Pułkowice oraz Straszewo. Tutaj właśnie 27 czerwca 1429 roku starły się armie polsko-austriacka z wojskami szwedzkimi, którymi osobiście dowodził król Szwecji Gustaw Adolf, zwany Lwem Północy. Wojskami polskimi dowodził hetman Koniec Polski, a z kolei austriackimi, czyli naszymi sojusznikami, dowodził generał Hans Georg Arnheim. Wojna zaczęła się 3 lata prędzej, ponieważ Szwedzi niespodziewanie wylądowali w Piławie. To jest aktualna miejscowość w obwodzie kaliningradzkim, dawny port. Wojska szwedzkie szybkim marszem zajęły również Braniewo, Fromborg, Tolkmicko, Elbląg, Puck, Tczew, Sztum, Ostrudę, Ornetę, przejmując całkowicie kontrolę nad Dolną Wisłą oraz nad handlem morskim. Król Polski, Zygmunt III Waza, musiał odpowiedzieć. Król Polski, otrzymując pomoc od Austriaków, musiał czekać, zanim wojska Hansa Georga Arnheima przybędą na północ. Ten fakt chciał wykorzystać król Szwecji Gustaw Adolf, dlatego z Malborka wyruszył swoją armią po to, żeby rozbić siły austriackie, zanim one połączą się z wojskami polskimi. Nie zdążył, ponieważ jego wysłannicy donieśli mu, że oddziały austriackie i polskie są już blisko i za chwileczkę połączą się. Zarządził odwrót w kierunku Malborka i ten fakt chciał wykorzystać nasz hetman Koniec Polski. 27 czerwca Szwedzi postanowili zmienić swój plan. Gustaw Adolf dowiedział się, że wojska cesarskie, austriackie połączą się z wojskami polskimi, dlatego wolał nie ryzykować. Mając 5000 piechoty i 4000 kawalerii, zarządził odwrót spod miejscowości Kwidzyn w kierunku Malborka. Ten fakt wykorzystuje Koniec Polski, który komunikiem, czyli bez taboru, piechoty, zaopatrzenia, samą kawalerią goni wojska szwedzkie. Szwedzi z kolei podzielili się. Pod dowództwem Hermana Wrangla część armii piechota idzie głównym traktem na linii Kwidzyn-Sztum. Natomiast kawaleria porusza się od wschodu linią Trzciano-Straszewo-Pułkowice po to, aby połączyć się z piechotą w miejscowości Nowa Wieś Sztumska. Z kolei Koniec Polski w miejscowości Ośno, kilometr obok rzeki Liwy, tam musiał ustalić pewien plan działania. Goniąc Szwedów, nie miał czasu na dostawienie obozu, żeby przygotować taktykę, zrobić naradę. Musiał szybkim marszem ustalić plan działania. I tu właśnie włączył się jego geniusz taktyczny. Hetman Koniec Polski, goniąc wojska szwedzkie, natknął się na pierwszą zaporę w postaci rzeki Liwy w miejscowości Szydowski Młyn. W tym miejscu Szwedzi obsadzili przeprawę. Musieli po prostu zdobyć czas, żeby rozciągnięta armia szwedzka zdołała połączyć się z piechotą w Nowej Wsi Sztumskiej. O co chodziło? Chodziło o to, że Szwedzi unikali otwartej walki z wojskami polskimi, ponieważ bali się husarii, tak? Woleli okopać się w szańcach, zdobyć miasta i tam obwarować się, niż wyjść w pole. Z kolei dla Gustawa Adolfa ważnym czynnikiem było osłonięcie jego cennej piechoty, która cały czas maszeruje z miejscowości Kwidzyn do miejscowości Sztum, dzisiejszym głównym traktem. Tutaj z kolei nad Liwą dochodzi do pierwszego starcia. Koniec Polski i Hans Georg Arnheim forsują tutaj rzekę, pokonując oddziały szwedzkie. Po przejściu rzeki Liwy obsadzili tę przeprawę, wykorzystując dragonów, czyli mobilną piechotę, która była w stanie wytrzymać tempo kawalerii. Przed nami pole bitwy. Etap pierwszy, czyli miejscowość Trzciano. Tutaj właśnie w kierunku Zagajników ustawiła się już rajtaria szwedzka, ponieważ słyszała już odgłosy walki na rzece Liwie. Dlatego tylna straż pod dowództwem Jana Hrabiego Renu już ustawia się tutaj w swoich pozycjach, oczekując na wyjście wojsk polsko-austriackich. Koniec Polski ustawił w samym centrum wojska austriackie, które stały mniej więcej po drugiej stronie pola. Natomiast po stronie tutaj mojej lewej ustawił oddziały kozackie. Kilka słów o wojskach. Wojska cesarskie austriackie
w sile 2000 jeźdźców to głównie kirasjerzy oraz arkebuzerzy, czyli 10 kompanii kirasjerskich i 18 kompanii arkebuzerów. Po kolei. Kim byli kirasjerzy? To była kawaleria, która walczyła głównie bronią palną, czyli miała po dwa pistolety. Podjeżdżali do szyku przeciwnika, oddawali strzał, przestawiali się na drugą stronę, oddawali drugi strzał, później wjeżdżał szereg kolejny. Było kilka taktyk kirasjerskich, o tym może kiedy indziej. Kolejna formacja to arkebuzerzy, czyli kawaleria walcząca przy użyciu broni palnej, czyli arkebuzów. Była to broń gładkolufowa, lżejsza od muszkietów i wymagająca podparcia, tak, przy pomocy forkietu, tylko można było z nią walczyć konno. Czyli tak wyglądały wojska austriackie, kawaleria głównie walcząca przy użyciu broni palnej. Lekką jazdę stanowiły chorągwie kozackie w sile 1200 koni, które stały na skrzydle po mojej stronie, tak, lewej mniej więcej, w tamtych już dalszych lasach. Tu już czekali rajtarzy szwedzcy, którzy również posługiwali się bronią palną. Było ich około 2000 oraz 60 muszkieterów oraz mobilne działa. Czekali na poszczególne reakcje wojsk cesarskich oraz polskich, ponieważ do końca nie wiedzieli, jaki jest plan ataku na ich oddziały i jaki miał plan koniec Polski. A miał plan wybitnie genialny. Na czym polegał plan hetmana koniec polskiego? Po kolei. Na samym początku zaczęli walkę kozacy, czyli lekka jazda. Harcownicy wiązali walkę ze Szwedami. Również uderzyła kawaleria austriacka. Głównie była to walka przy użyciu broni palnej. Tak samo właśnie szwedzcy rajtarzy, tak, którzy mieli rapiery, pałasze, mieli też pistolety, tak, tak samo kirasjerzy. Również używali broni palnej, walcząc konno. Jedynie kozacy używali broni białej. Zaczęła się walka na polach tutaj przed nami. Możemy sobie to wyobrazić. Z kolei husaria, którą dowodził osobiście koniec Polski, zrobiła manewr. Schowana za polem, tak, tam gdzie jest już Niecka, czyli teren jest o wiele niższy, przemknęła wokół pola, szykując się na manewr, atakując Szwedów na ich lewą flankę. Zajęci walką z Austriakami oraz Kozakami, Szwedzi kompletnie nie spostrzegli manewru husarii. W pewnym momencie na ich lewe skrzydło runęła najlepsza kawaleria ówczesnego świata. Nie zdążyli oddać ani jednego strzału. Husaria rozpędzona wpadła na muszkieterów, którzy nie zdążyli przestawić w ogóle swoich pozycji i uderzyła w rajtarię szwedzką, dosłownie ich masakrując. Cała akcja trwała kilka minut. Szwedzi w popłochu, ci, którzy przeżyli atak, zaczęli uciekać w kierunku swoich dalszych sił, które stały już w okolicy wsi Straszewo. Ile było husarii na polach przy wsi Trzciano? Po kolei. Było 5 chorągwi. Osobista hetmańska, chorągiew królewicza Władysława, czyli syna Zygmunta III Wazy. Dalej, chorągiew Łukasza Żółkiewskiego, chorągiew Adama Kalinowskiego oraz chorągiew Marcina Kazanowskiego. To łącznie koni było około 700. I to wystarczyło. Druga faza bitwy. Miejscowość Straszewo. Tutaj stała kolejna kolumna wojsk szwedzkich. Około koni 700. I teraz tak, oni czekali na to, co się wydarzyło pod Trzcianą. Słyszeli odgłosy bitwy, nie znali jeszcze sytuacji dokładnie, więc ustawili się w szeregu, trzymając pistolety i czekając na przeciwnika. W pierwszej chwili wyłoniła się za wzgórz szarża chorągwi kozackich. Szwedzi przywitali ją strzałami z pistoletów, skutecznie dosyć, ale za chwileczkę za kozakami wyłoniła się husaria. Kiedy husarze pochylili kopie i ruszyli na Szwedów, Szwedzi nie wytrzymali tego psychicznie. Zaczęli w popłochu uciekać w kierunku wsi Pułkowice. Co więcej, oddział rajtarii szwedzkiej wsparł również uchodzący z Trzciana oddział niedobitków rajtarów szwedzkich z pierwszego starcia pod dowództwem Jana Hrabiego Renu. W sile około 300 koni. Tylko tylu rajtarów przetrwało z 2000 szarże wojsk husarskich oraz starcie z wojskami austriackimi i kozackimi. Ostatni etap bitwy, trzecia faza, czyli Pułkowice. Pola pułkowickie, tutaj właśnie uciekinierzy spod Straszewa, czyli około 1000 koni rajtarskich szwedzkich, połączyło się ze strażą przednią
armii, którą dowodził osobiście król Szwecji Gustaw Adolf. Król Szwecji, Lew Północy, zebrał 2150 konnych, którzy nie brali jeszcze udziału w bitwie. Dołączyli do nich uciekinierzy spod Staszewa, spod Czciana i tutaj ustawili po kolei już szyki, oczekując na atak wojsk polskich, austriackich oraz kozackich. Pierwsi pojawili się znowu kozacy, którzy z rozpędu, nie myśląc kompletnie tak, uderzyli w wojska szwedzkie. Nawet nie zatrzymała ich szarża pistoletów wojsk rajtarskich. Zaczęła się po prostu bitwa. Za chwilę pojawiła się husaria oraz cesarscy i również wbili się w rajtarię szwedzką. Zaczęła się walka wręcz. Najważniejsza tutaj była w tym momencie umiejętność techniczna w posługiwaniu się bronią białą. I oczywiście wojska polskie, kozackie przewyższały tutaj wojska szwedzkie. Dlatego bardzo prędko tak szala bitwy zaczęła przekładać się na stronę już polsko-austriacką. W całej tej walce wręcz. Jednak było kilka ciekawych momentów. Po pierwsze, tak, król Szwecji Gustaw Adolf o mało co nie stał się jeńcem, ponieważ cesarski kirasjer chwycił go za pas, który podtrzymywał jego rapier. Król Szwecji zdołał ten pas rzucić przez głowę i uwolnić się. Za chwilę husarz chwycił go za ramię, chcąc go strącić z konia, jednak nasz wojownik został zestrzelony z pistoletu przez królewskich panie ochroniarzy. Cały czas trwała bitwa, prowadziła husaria kilka szarż ze skrzydeł, jednak właściwie już wynik był jej przesądzony. Wojska szwedzkie nie zdołały pokonać kawalerii jazdy polskiej i austriackiej oraz kozackiej. Przeważyła umiejętność techniczna oraz taktyczna naszego dowódcy hetmana, koniec polskiego. Co było dalej? Również powoli już docierała do miejscowości Sztum piechota szwedzka, która była oczkiem w głowie Gustawa Adolfa, jedna z najlepszych jego formacji wojskowych. Chodziło o to, żeby jeszcze ją ochronić, żeby polska kawaleria nie dokonała masakry napruszającej się powoli piechocie, rozciągniętej, nie mającej w tym momencie większej wartości bojowej. Piechotą dowodził Herman Wrangel, który postanowił ostatecznie wypuścić ostatni oddział rajtarii, którym dowodził jego syn Johan, po to, żeby tylko zatrzymać chociaż na chwilę jeszcze polsko-austriackie wojska. Zaczęła się ostatnia faza bitwy z oddziałem rajtarii, który oczywiście został rozbity w drobny mak, ale to wystarczyło, żeby szwedzka piechota strzoniła się w Sztumie, który w tym czasie jeszcze był miastem dosyć mocno ufortyfikowanym. Zaczęła się noc. Bitwa trwała właściwie od południa do godzin późnych, wieczornych. Koniec Polski i Hans Georg Arnheim mieli tylko kawalerię. Tak? Piechota została daleko w tyle, poruszali się komunikiem, czyli bez taboru, bez piechoty, więc nie oblegali miasta Sztumu, co wykorzystuje król Szwecji Gustaw Adolf i pod osłoną ciemności ewakuuje resztki swojej armii oraz piechotę do Malborka. Starcie skończyło się klęską wojsk szwedzkich. Wszystkie trzy fazy bitwy, tak Czciana, dalej Straszewo, Pułkowice, pokazały dobitnie, że szwedzka armia bez wsparcia piechoty, artylerii nie jest w stanie poradzić sobie z polską kawalerią. Co ciekawe, Gustaw Adolf po tej bitwie powiedział, że w tak gorącej łaźni to jeszcze nigdy nie był, a był jednym z najlepszych dowódców tamtego czasu. Dodatkowo jeszcze chwalił jedną z chorągwi kozackich. Okazało się, że po bitwie w jednym miejscu leżało wiele odciętych dłoni żołnierzy szwedzkich. Niektóre dzierżyły jeszcze pistolety. O co chodziło? Chorągiew kozacka została otoczona przez kornety szwedzkie. Wykorzystując swoją umiejętność w posługiwaniu się szablą, bronią białą, czyli słynny taniec kozacki z szablami, kozacy po prostu nie dopuścili, żeby Szwedzi oddali w ich kierunku strzałów w broni spalnej. Po prostu pocinali im ręce, walcząc o swoje życie. Wojska polskie po bitwie odpoczęły w Nowej Wsi i później dalej szykowały się do taktyki walki z królem szwedzkim. To dzisiaj już właściwie wszystko, proszę Państwa. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nasz kanał można polubić, dać tam subskrypcję oraz udostępnić na swoich stronach. Do widzenia!